Teoretycznie to jest on. Ale czasy dzisiaj się zmieniają. Dzisiaj jest potrzeba, no nie wiem właśnie. No to dzisiaj ona, Tomasz Olbratowski. No to hejka. Różnie się o tym genderze, czy tam genderze mówi. Są tacy, co chcą mieć gender i tacy, co nie chcą mieć gendera. Gender to są badania nad tym, jakie dana społeczność wyznacza rolę mężczyznom i kobietom, czyli dlaczego kobiety są traktowane inaczej niż mężczyźni. To akurat odpowiedź jest prosta, bo kobiety są fajniejsze. Ja nie chcę obrażać facetów, ale tak jest, kobiety są fajniejsze. I gender nie zajmuje się płcią z punktu widzenia biologii, bo w biologii jest tak, że na przykład facet nie może być matką, najwyżej tatką, nie? Natomiast gender zajmuje się niebiologicznymi, kulturowymi aspektami płci. I w genderze można sobie wybrać płeć społeczną, tak? Zamienić ją sobie, jak się chce. I tak na przykład facet jest genderem, jak siada na pisuarze, prawda? A kobieta jest genderem, jak na śniegu wysikuje napis tyski albo żywiec, nie? A tak na marginesie, mój kolega tak się kiedyś ożłopał piwa, że za jednym, powiedzmy, zamachem napisał na śniegu w górach piwo ciemne, niepasteryzowane, naturalnie ważone. Gotykiem. Słuchajcie, dowolny wybór płci może być bardzo pożyteczny. Dajmy na to, w autobusie jest tłok i mężczyzna stojący mówi do mężczyzny siedzącego: przepraszam pana bardzo, w tym momencie kulturowym wybrałem płeć żeńską i proszę mnie ustąpić miejsca. I słuchajcie, tak ogólnie mówiąc, śledząc te zadymy wokół gendera, to można odnieść wrażenie, że ten gender zajmują się tym genderem głównie elity z takich różnych środowisk, tam kościelnych, niekościelnych, których problemem jest to, że nie mają problemów. A generalnie moim zdaniem to jest tak, że kobiety raczej wyznają filozofię gender, a mężczyźni raczej filozofię bimber. Tak jest jakoś.